Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 24 grudnia 2012 roku, a więc Wigilia Bożego Narodzenia, wieczór, w który nikt nie pracuje. Nikt? Jest takie jedno miejsce. Radio Kontestacja, audycja Tydzień w sieci. A w audycji po parotygodniowej przerwie wita Was Krzysiek S.S. Kosiorowski. Oczywiście, nie obawiajcie się, nie nadaję na żywo, ale w każdym razie Wigilia nie jest powodem, by zawiesić drugi odcinek trzeciego sezonu Tygodnia w sieci. To, że drugi może Was zdziwi, bo pierwszy ciągle nie znalazł się na stronie, ale to wynika tylko z problemów technicznych, jakie ma Wiktor, który miał tą audycję wykończyć. I informacje z pierwszej połowy grudnia z naszym komentarzem wkrótce się pojawią, zwłaszcza, że była potrzeba skomentowania takich rzeczy jak ustawa o GMO, czy też jednolity patent, a Wiktora Konikiem są przecież w końcu prawa autorskie, więc na pewno nie zostawimy słuchaczy bez informacji na ten temat. A w tej audycji będę mówił o tym, co się zdarzyło w przedświątecznym, przedostatnim tygodniu 2012 roku. Najwięcej czasu poświęcę chyba dziwnym wydarzeniom z Lubaczowa oraz zmianom prawnym, zwłaszcza tym dotyczącym fotoradarów. Ponadto przypomnimy sobie o państwowym marnotrawstwie, głównie w polskim wykonaniu, oraz wrócimy do wydarzeń, które rozgrzewały świat w mijającym roku. Czyli zakończymy sprawę ACTA, powiemy parę słów o kontynuacji eurokryzysu, o tym, jak przynajmniej w jednym kraju zakończyła się rewolucja facebookowa. Zobaczymy, jak wolny rynek denerwuje regulatorów w Australii. I zakończymy debatą o tym, czy porywanie panien młodych jest dobre, czy nie. Jeszcze zanim zacznę, chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy wpłacali, nawet kiedy audycja ukazywała się nieregularnie. Tym razem głównie Sieczce, tajemniczemu K, i ktoś, kto wpłacił na zachętę dla SES-ta, to chyba dla mnie. Dziękuję bardzo, kłaniam się czapką do ziemi. Tak, właśnie tą czapką, co do której obiecałem innemu z słuchaczy, że przynajmniej raz nagram audycję. Czapka jest śliczna, żółciutka i ma optymistyczny napis Polska w Unii Europejskiej. Za czapkę też bardzo dziękuję. Dobra, dosyć tego gadania o niczym, przechodzimy do wiadomości. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Skoro wracamy po przerwie, to zaczniemy od samej góry. Od rzeczy, do której tak już się przyzwyczailiśmy, że czasem już o niej zapominamy. Chodzi o dług Skarbu Państwa. Co pewien czas bowiem uważam, że warto podać najnowsze o nim informacje. Według portalu bankier.pl od początku 2012 roku do końca października zadłużenie Skarbu Państwa Polskiego wzrosło o ponad 3%, czyli ponad 24 miliardy złotych do imponującej kwoty 795 miliardów 398 milionów złotych. Można zatem sądzić, że w przyszłym roku stuknie nam 800. Tutaj chciałbym jeszcze przypomnieć, że to jest zadłużenie czysto Skarbu Państwa, a więc nie jest to zadłużenie całego państwa. Nie wlicza się tutaj deficytów ZUS-u, PKP, BGK, a zwłaszcza lokalnych samorządów. Według różnych obliczeń taki ogólnopaństwowy dług może być nawet 4 razy większy. W artykule wzruszyło mnie zwłaszcza uzasadnienie, cytuję. Wzrost długu od końca 2011 roku był głównie spowodowany finansowaniem deficytu budżetu państwa. Normalnie to się nazywa chyba pułapka zadłużeniowa i polega to na tym, że odsetki od długu są większe niż dochody, więc dług wzrasta z powodu tego, że ma się dług. No ale aż takich stóp procentowych jeszcze nie ma. Zatem jako wykładowca na Wydziale Finansów pewnej państwowej uczelni czuję się zobowiązany do udzielenia porady panu ministrowi Rostowskiemu. Otóż raty od długu da się policzyć i uwzględnić w planowaniu budżetu na następny rok. W żaden sposób nie powinny nas zaskakiwać i zwiększyć zadłużenia. Wystarczy obciąć inne wydatki. O tym, że władze mają duże problemy nawet z prostymi obliczeniami,
Można było się ostatnio przekonać, obserwując obrady Trybunału Konstytucyjnego, który oceniał zgodność z konstytucją ustawy o dodatku dla niepełnych rodzin. Sędzia Teresa Liszcz, przepraszając za kolokwializm, oceniła nawet obliczenia sejmowe jako lipne. Cała sprawa jest nieistotna, chodzi o wypłacanie dodatku do świadczenia rodzinnego jedynie na dwoje dzieci, nawet jeśli by było to liczniejsze, no i Trybunał uznał to za zgodne z konstytucją. Natomiast ciekawsze są liczby, które padały w trakcie posiedzenia. Otóż według Sejmu samotny rodzic ma miesięcznie do dyspozycji na głowę przy wychowaniu trójki dzieci 723,50 zł. No liczba jak liczba, nie ma co się jej czepiać. Ciekawe jest, że jeśli rodzic wychowuje czworo dzieci, to zarabia o 30 groszy więcej na głowę, a jeśli wychowuje pięcioro dzieci, to znowu o 20 groszy na głowę. Czyli według Sejmu im więcej ktoś wychowuje samotnie dzieci, tym więcej zarabia. I to znacząco więcej, no bo jak mówię, to kwoty na głowę się zwiększają. Parlament reprezentował poseł Jerzy Kozdroń. Zapytany przez panią sędzinę Liszcz o podstawy takiej symulacji powiedział, że przecież ludzie muszą mieć jakieś dochody. Kolejne pytanie brzmiało, dlaczego samotny rodzic wychowujący pięcioro dzieci akurat w tej symulacji ma pracę i do tego zarabia najwyższą stawkę? Pan Kozdroń odpowiedział, widocznie ma więcej energii i więcej pracuje. Jak chcieliście wiedzieć, skąd się biorą te wszystkie liczby w uzasadnieniach wypisanych do ustaw, to chyba właśnie się dowiedzieliście. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Żeby już powoli skończyć z wiadomościami z rządu i parlamentu, zajmę się teraz zmianami w kodeksie pracy, które przygotowuje właśnie Ministerstwo Pracy. Całe to zamieszanie można najlepiej opisać sformułowaniem, że społeczna gospodarka rynkowa, jak niegdyś socjalizm, bohatersko walczy z problemami nieznanymi innym ustrojom. Tutaj problemem głównym jest samo istnienie skodyfikowanych przez państwo umów o pracę. Jako, że sama koncepcja jest wadliwa, nie ma nadziei, by proces reformowania tegoż kodeksu pracy kiedykolwiek się zatrzymał. No ale póki co pochylmy się z troską nad propozycjami resortu. Główną zmianą zapowiadaną przez Ministerstwo Pracy jest wydłużenie maksymalnego okresu rozliczeniowego czasu pracy z obecnych 4 do 12 miesięcy. Pisze o tym portal Wyborcza Biz. Co to jest ten okres rozliczeniowy? To taki przedział czasu, w którym ilość godzin przepracowanych przez pracownika firmy musi się zgadzać z ustawowym 8 godzin dziennie. Czyli jednego dnia można wymagać od pracownika, żeby pracował 7 godzin, innego 9, byle po 4 miesiącach te zmiany wyszły na zero. A teraz zmiana jest taka, że takie zmiany mają wyjść po 12 miesiącach, co będzie oczywiście lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla usług sezonowych. W czasach, kiedy zamówień jest mniej, firmy mogą trzymać pracowników, ale wypuszczać ich do domu wcześniej, na przykład po 6 godzinach pracy, a kiedy zamówień będzie więcej, zatrzymywać pracowników nawet na 10 godzin. Oczywiście pracodawcy są raczej zadowoleni, związkowcy raczej nie, a ja swoją opinię już wypowiedziałem. Natomiast zaciekawia mnie jeszcze jedna, drobniejsza propozycja ministerstwa. Mianowicie resort chce zwiększyć efektywność pośredniaków, czyli urzędów pracy po prostu. W ramach walki z bezrobociem w urzędach pojawią się nowe stanowiska, profesjonalni doradcy dla bezrobotnych oraz dla pracodawców. Dzięki temu bezrobocie się zmniejszy. W każdym razie o tyle osób, ile zatrudni się na tych stanowiskach. Dla mnie takie informacje to zawsze kwintesencja myślenia homo sovieticus. Mamy jakiś problem? Powołajmy nowego urzędnika. To są pieniądze, które w innym przypadku leżałyby raczej na lokatach niż pracowały w gospodarce. Mówimy o tym czasie kryzysowym. Masz dość ekonomicznych bredni? Nie wierzysz, że to bociany przynoszą procenty z lokaty? Nie słuchaj polityków. Słuchaj kontestacji!
Pojawiła się wreszcie ostatnio na kontestacji audycja Emila Pogromcy Fotoradarów. I jak na zamówienie, właśnie w tym temacie ostatnio sporo się działo. A pisały o tym zgodnie portale Wyborczej, Rzeczpospolitej, Onetu i Regiomoto. W Rządowym Centrum Legislacji znalazł się właśnie nowy projekt założeń do ustawy o szczególnej odpowiedzialności za niektóre naruszenia przepisów ruchu drogowego. Co ma się zmienić? Po pierwsze, jeśli kierowca nie zostanie złapany na gorącym uczynku lub jeśli sam się nie przyzna, a wykroczenie będzie ujęte na zdjęciu z fotoradaru, to wszelkie ewentualne informacje na temat kary zostaną wysłane właścicielowi auta i jeśli w ciągu 21 dni od otrzymania przesyłki nie odpowie on na nią, to wejdzie na tak zwaną administracyjną ścieżkę karania i sam będzie musiał zapłacić karę. Co ciekawe, możliwość wskazania tego, kto jechał autem w momencie ukarania, właściciel auta będzie musiał zachować przez 2 lata. Tu może zacytuję, bo w projekcie wręcz wprost zapisano uzupełnienie artykułu 78 prawa o ruchu drogowym w następujący sposób. Jeżeli pojazd jest użytkowany przez więcej aniżeli jednego kierującego, posiadacz, czyli właściciel pojazdu, powinien być zobowiązany do gromadzenia przez okres 2 lat informacji, komu i na jaki czas powierzył pojazd. Innymi słowy, jeśli ktoś posiada auto użytkowane przez więcej niż jedną osobę, powinien chyba założyć sobie specjalny zeszyt, w którym będzie rejestrował, kto kiedy nim jeździł. No bo raczej nikt nie ma takiej pamięci, żeby powiedzieć, kto jechał o 15 w czwartek 1,5 roku temu tym samochodem. Szczególnie ten obowiązek może uderzyć we właścicieli firm, którzy będą musieli szczegółowo ewidencjonować, kto jechał służbowym samochodem właśnie w momencie otrzymania mandatu. Do tej pory za niewskazanie właściwego kierującego już groziły kary, ale tylko finansowe. Tym razem właściciel samochodu otrzyma również punkty karne. Sceptycznie wypowiada się o tym pomyśle ekspert, profesor Ryszard Stefański, który mówi: w wypadku wykroczenia trzeba wykazać winę sprawcy. Projekt to nic innego jak przerzucenie ciężaru dowodowego ze straży czy inspekcji na obywatela. Czyli zamiast zasady domniemania niewinności będzie obowiązywać tutaj zasada domniemania winy. Projekt proponuje też kilka innych, nieco drobniejszych zmian i być może nawet mniej kontrowersyjnych. Przede wszystkim do każdej kary finansowej przypisywany ma być unikatowy numer rachunku bankowego, dzięki czemu będzie można odtworzyć, jakie kary płacił jaki kierowca w ciągu ostatnich lat i recydywiści w wypadku kolejnych kar będą płacić coraz większe stawki. Jakby ktoś miał wątpliwość, jaka jest motywacja pomysłodawców, to wyjaśnić może szczegółowo opracowany system rabatów. Mianowicie przewiduje się nagrody za szybkie zapłacenie mandatu w wysokości 20% ulgi. Nic dziwnego, by domknąć budżet w 2013 roku, fiskus musi ściągnąć od polskich kierowców 1,5 miliarda złotych. I w tym momencie mogę przejść do innej informacji fotoradarowej. Otóż pojawią się nowe, a i ulepszone zostaną stare sposoby ściągania z kierowców haraczu właśnie przy pomocy zdjęć. To, że przy drogach ma się pojawić 300 nowych fotoradarów, to akurat pikuś, to wiedzieliśmy od dawna. Ale nowością będzie około 30 nowych systemów odcinkowego pomiaru prędkości. A co to znowu za dziadostwo? Otóż przy wjeździe na jakiś odcinek jedno urządzenie zeskanuje tablice rejestracyjne samochodu i zarejestruje czas wjazdu na ten odcinek, po czym to samo zrobi przy wyjeździe z odcinka drugie urządzenie. Potem podzieli się drogę przez czas i otrzyma średnią prędkość, z jaką kierowca jechał. Jeśli będzie ona większa od prędkości dozwolonej na danym odcinku, no to będzie mandacik. Czyli można powiedzieć, że to będą takie fotoradary długodystansowe. Długość takiego kontrolowanego odcinka na obszarze niezabudowanym może sięgać nawet 20 km, na obszarze zabudowanym 10. Wątek fotoradarowy zakończę historyjką z portalu gazeta.pl, która mówi o tym, jak już dzisiejsze ramy prawne obowiązujące w sprawach fotoradarowych prowadzą do absurdalnych sytuacji. Jest to sytuacja przykładowego kierowcy z Krakowa, który otrzymał pismo z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego stwierdzające, że na podstawie zdjęcia z fotoradaru osądzono, że
przekroczył prędkość o 30 km na godzinę, w danym dniu, o danej godzinie, w danym miejscu, a numer zdjęcia był taki, a taki. Dowiedział się też, że ma tydzień na wskazanie, kto wówczas kierował autem, a jeśli nie odeślę formularza w ciągu tygodnia, to musi obowiązkowo przyjechać do Warszawy. Sprawa jak sprawa, ale ciekawe jest to, że kierowca nie otrzymał zdjęcia z fotoradaru i to podobno jest spowodowane nową polityką właśnie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, bo wysyłanie fotografii, cytuję uzasadnienie, jest sprzeczne z interesami organów ścigania. No nie da się ukryć. Jakby się okazało, że kierowca jest niewinny, to faktycznie to było sprzeczne z interesami organów ścigania, bo nie można by go było normalnie okraść. Na podstawie zdjęcia można by na przykład udowodnić bowiem, że fotoradar był nieprawidłowo ustawiony. Poszczegółowe informacje na ten temat raz jeszcze odeślę do audycji Pogromcy Fotoradarów. Tak więc jeśli kierowca nie jest pewny swojej winy, to musi na własny koszt pojechać do Warszawy, bo jak się okazało, w krakowskim oddziale inspektoratu sprawy nie da się wyjaśnić. Okazuje się, że strony postępowania mandatowego mogą uzyskać wgląd do zdjęć dopiero na etapie postępowania przed sądem. Czyli państwo trzeba pozwać w ciemno, jeśli ma się jakiekolwiek wątpliwości co do faktycznie zaistnienia swojego błędu. Przyczyną zmiany strategii inspektoratu jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Właśnie w tym dokumencie znajduje się sformułowanie, że przesyłanie fotografii z automatu byłoby sprzeczne z interesami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W przeszłości fotografie były przez straże gminne i miejskie wysyłane i praktyka dowiodła, że gdy właściciel pojazdu otrzymywał zdjęcie z urządzenia rejestrującego i zarazem informację, na ile twarz kierującego jest wyraźna, częstokroć wykorzystywał to do uniknięcia odpowiedzialności. No normalnie skandal. Dać ludziom do ręki narzędzia do obrony i być może zaczną się bronić. Całość przypomina mi działalność rozmaitych oszustów internetowych, którzy wysyłają na prawo i na lewo pisma, że ktoś tam naruszył jakieś tam prawo wchodząc na jakąś stronę i jeśli nie zapłaci, nie zawrze ugody, to cała sprawa pójdzie do sądu. I wiele osób, bojąc się zamieszania z procesem i nie wiedząc, jakie są właściwie przeciwko nim dowody, płaci. Jak widać, państwowe organy czasami wzorują się na prywatnych inicjatywach. Szkoda, że tych najgorszych. Muszę panią zmartwić. Ja nie za bardzo wierzę w państwowe emerytury, także staram się zabezpieczyć sobie tą przyszłość właśnie i przez oszczędności, i przez dobre relacje z moimi dziećmi. Chcesz poznać powody, dlaczego wicepremier Pawlak tak myśli? Słuchaj dalej. No, już tu słyszę uzasadnienia, że może sposób zbierania nie jest najlepszy, ale jednak przecież państwo wyda te pieniądze na szpitale, drogi, szkoły. No cóż, nie każdy słuchał Tygodnia w sieci przez ostatnie 2 lata, czy nawet więcej. Więc może przypomnijmy typowe sposoby wydawania pieniędzy przez państwo. Jak znowu donosi portal Wyborczej, fabryka Opla w Gliwicach nie będzie jedyną firmą dotowaną przez rząd. Państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu chce pozyskać około 1 000 000 000 zł z obligacji i przeznaczyć te pieniądze na pomoc budowlanej spółce Polimex Mostostal. Po przeprowadzeniu emisji ARP ma stać się głównym udziałowcem spółki. Polimex ma problemy typowe dla średnich i dużych spółek branży budowlanej obecnie. To znaczy stracił płynność finansową w związku z programem budowy autostrad. W pierwszym półroczu tego roku Polimex zaliczył stratę 370 milionów złotych. A warto wspomnieć, że już wcześniej otrzymała prawie 50 milionów złotych pożyczki ratunkowej od państwa. Innymi słowy, doktryna too big to fail ma się w Polsce doskonale. Co prawda, jeśli nie pozwoli się zbankrutować nieudolnym przedsiębiorcom, to nigdy ci lepsi, a na razie biedniejsi, nie dostaną swojej szansy, no ale grunt, żeby zarobili krewni i znajomi królika. Kontestacja.
Ciekawe informacje podaje TVP Info. Chodzi o trudną do oszacowania skalę marnotrawstwa biurokratycznego, tym razem związaną z prasą dla urzędników. No bo taki urzędnik nie może sobie sam kupić przecież gazety, to by ubliżało jego godności. W artykule wymienionych jest sporo ciekawych tytułów prenumerowanych przez urzędy gazet. Zacznijmy od służb specjalnych, którzy przecież potrzebują dużo informacji, byśmy czuli się bezpieczniej. Służba wywiadu wojskowego prenumeruje tak ważne dla tegoż wywiadu tytuły jak Dobre wnętrze, M jak mieszkanie, Wiadomości projektanta budownictwa, Przegląd elektrotechniczny, Gaz, woda i technika sanitarna, Militaria XX wieku i Książki, magazyn do czytania. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamawia hotelarza, Wademekum bibliotekarza, Przegląd papierniczy, Energię elektryczną i Gigawatt energię, a także dwa popularne czasopisma psychologiczne, Coaching i Charaktery. Z ubiegłego roku mam dane o zamówieniach takich poważnych periodyków jak Twój przegląd stomatologiczny oraz magazyn pielęgniarki położnej. Dzięki tym informacjom czuję się faktycznie zdecydowanie bezpieczniej. A co tam w ministerstwach? Ministerstwo Sprawiedliwości zamawia m.in. chłodnictwo i klimatyzację, bibliotekarza, licz i buduj oraz problemy opiekuńczo-wychowawcze. Ministerstwo Rolnictwa z kolei prenumeruje praktycznie wszystkie magazyny branżowe z rynku, na przykład Ziemniak Polski. Wiedzieliście, że jest taka gazeta? Ziemniak Polski, to brzmi dumnie. Koń Polski, Rynki Alkoholowe, o to może być fajna gazeta. Pszczelarstwo, Komunikaty Rybackie oraz Hasło Ogrodnicze. Ministerstwo Finansów po czasach ministra Kołodki zostało jeszcze czasopismo Bieganie, ale liderem w marnowaniu pieniędzy na gazety jest resort infrastruktury Sławomira Nowaka. Prenumeruje on aż 153 tytuły, m.in. magazyn przyrodniczy Salamandra, rurociągi, paragraf na drodze oraz magazyn automobilista o zabytkowych samochodach. Całkowite koszty są trudne do ogarnięcia, ale można powiedzieć, że resort sprawiedliwości w mijającym roku wydał na prasę 114 tysięcy złotych, a resort transportu ponad 200 tysięcy. No ale postawi się parę fotoradarów i styknie, nie? Kontestacja. Żeby nie było, że marnowanie pieniędzy jest domeną tylko administracji centralnej, a samorządy są w porządku, zajrzymy do miasta będącego symbolem oszczędności, czyli Poznania. Tam urzędnicy wykazali się nieprzeciętnymi zdolnościami antybiznesowymi, uzyskując 60-krotną stratę na zegarze. Otóż przed euro Urząd Miejski postanowił zakupić zegar odliczający czas do rozpoczęcia właśnie Mistrzostw Europy. Nie było to nic specjalnego. Zegar cyfrowy w czarnej obudowie ze świecącymi na czerwono cyferkami, ale zapłacono za to 60 tysięcy złotych, mimo że wielu radnych zgłaszało zdziwienie. Po euro zegar przestał być używany i działa dopiero od kilku dni. Urzędnicy razem z innymi pamiątkami po euro przeznaczyli go na aukcję charytatywną. Sprzedano go za niewiele ponad 1000 zł, czyli właśnie z 60-krotną stratą. W świetle takich wiadomości to naprawdę zdumiewające, że istnieją jeszcze na świecie ludzie uważający, że urzędnicy potrafią lepiej zarządzać naszymi pieniędzmi niż my sami. Czy to słynne hasło, że mamy takie same żołądki? Nie, proszę pana, ale mózgi mamy inne i na tym sprawa polega. Polityczna poprawność? Dęte slogany? Nie w kontestacji. Co do kolejnej sprawy, to w ogóle wahałem się, czy włączyć ją do audycji. Z jednej strony temat to jest właściwie taki mój konik, w końcu od niego zacząłem prowadzenie audycji w kontestacji. Z drugiej strony sprawa jest na tyle niejasna, że dysponując tylko tymi informacjami, które były podane przez media, konkretnie przez portal gazeta.pl, nie jestem w stanie wydać kompetentnej opinii o sprawie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że wszystkie zaangażowane strony, a szczególnie państwo, zawaliły. Jednakże dostałem kilka maili od słuchaczy właśnie z tą informacją, czyli wolą klientów jest, żebym się zaangażował w wyjaśnienie tej sytuacji, no więc spróbuję.
Chodzi o sprawę rodziny z Lubaczowa, niewielkiego miasteczka nad granicą z Ukrainą, którym wedle tytułów na portalu gazeta.pl odebrano dzieci za to, że byli biedni. Tak więc na pierwszy rzut oka wygląda to na jakiś koszmarny skandal ze strony państwa i potężną tragedię. W pewnym sensie tak jest, ale sprawa nie jest aż tak łatwa. Zobaczmy, jakie są fakty, do których wszyscy się zgadzają. Po pierwsze, rodzina mieszkała z teściową, jej córką i rodziną w jednym niewielkim domku. Podobno w dwóch pokojach tłoczyło się 11 osób. Pracował tylko ojciec, zarabiał w miarę przyzwoicie, jak na takie małe miasteczko, około 2000. Zaś matka siedziała w domu, do którego się przeprowadziła, żeby opiekować się ciężko chorą babką. Na pewno wszystkie strony podkreślają, że w domu nie było ani alkoholu, ani przemocy. Natomiast było dość biednie, co dziwne, mimo zarobków męża były podobno problemy z jedzeniem, spowodowane przez to, że matka była wyjątkowo niezaradna życiowo i finansowo. Kierowniczka miejscowego ośrodka pomocy społecznej, pani Renata Meder, stoi tutaj po stronie rodziców, gdyż od 1 sierpnia przyznała im asystenta rodziny, który pomaga właśnie tej matce zajmować się domem, prać, gotować, gospodarować pieniędzmi, uczy ją tego w każdym razie. Mimo tego rodzicom nie dano szansy pokazania, jak sobie poradzą z tą całą pomocą i w połowie września kurator, który go im wcześniej przyznano, zdecydował o złożeniu wniosku o odebranie dzieci, do którego sąd się ustosunkował. No i właśnie ustosunkował się w ten sposób, że pewnego pięknego piątku kurator z policjantami przyjechali odebrać czwórkę dzieci, od najmłodszej 3-latki do najstarszej 13-latki. Ojciec twierdzi, że nie otrzymał żadnego dokumentu na ten temat wcześniej. Aha, no tu warto jeszcze wspomnieć, że rodzice nie byli wezwani do sądu, no i oczywiście nie byli obecni na rozprawie, nie mogli się bronić przed odebraniem dzieci. Ojciec nie był w ogóle uprzedzony o takiej możliwości, więc wpadł w szał. Uspokoił się i oddał dzieci dopiero, gdy policja zagroziła wysłaniem go do zakładu psychiatrycznego. Dzieci zostały umieszczone w domu dziecka, kilkanaście kilometrów od miasta, ale z bardzo niedogodnym dojazdem. Rodzice odwiedzają je co pewien czas, no ale no to jest utrudnione ze względu na kursy, na które matka poszła, żeby poprawić swoją sytuację, również w oczach sądu, no i na pracę ojca. Trzeba przyznać, że rodzice aktywnie zabrali się do walki o odzyskanie swoich dzieci, więc sama akcja ich zmobilizowała. Przy pomocy asystenta udało się im wynająć własne mieszkanie i częściowo je umeblować. Matka nawet skończyła kurs opiekunki dla osób starszych. Jak na razie pozwala im się tylko wziąć dzieci do siebie na weekend, ale oddać dzieci sąd na razie nie chce. Więc to jest wersja z punktu widzenia rodziców, popieranych przez kierowniczkę MOPS-u. Co mówi sąd? Otóż podstawą postanowienia sądu było to, że rodzice rażąco zaniedbują swoje obowiązki, dzieci są zaniedbane, mieszkają w złych warunkach, bez możliwości zabawy, nauki i wypoczynku. Ponadto dzieci jedzą rzadko, a najstarszy z synów prosi innych o jedzenie. Psychologowie przedstawiają rodzinę jako osoby bezradne, nieporadne i popełniające błędy wychowawcze. Mimo że w tygodniu ojciec pracował, a matka była na wspomnianych kursach, zarzucają rodzicom, że z dziećmi spotykają się głównie w weekend w sposób niezorganizowany i nieprzemyślany. Dodatkowo dzieci podobno twierdzą, że w domu dziecka jest im lepiej. Przeciw takiemu postawieniu sprawy protestuje podkarpacka organizacja charytatywna, zresztą dość obrzydliwie się nazywająca, Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich, okropna nowomowa, nie? Nowy Horyzont, której przedstawicielka Elżbieta Wisz twierdzi, że wygląda na to, że po prostu instytucje państwowe próbują się nawzajem wspierać, by nie skompromitować wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, tak jak mi, nie podoba się jej niejasny zapis ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która mówi o zagrożeniu bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci w bardzo ogólny sposób i pozwala na tej podstawie urzędnikom odbierać dzieci rodzicom. Okej, do tej pory wszystko niby się zgadzało z klasycznym scenariuszem bezdusznych urzędników, którzy porywają dzieci, żeby się wykazać. No, ale jest parę rzeczy, które do tej układanki nie pasują. Po pierwsze, i najważniejsze, prawdopodobnie o decyzji sądu zadecydowało to, że najstarsza córka sama poprosiła o umieszczenie jej i rodzeństwa w domu dziecka. Do tej pory, a już minęły 3 miesiące,
13-latka nie zmieniła zdania i nadal twierdzi, że nawet jeśli rodzice zabiorą pozostałe dzieci, to ona chce tam zostać. Bo w domu dziecka pierwszy raz ma własny kąt, własne biurko i ubrania, których nie musi się wstydzić. O ile wiadomo, że w tym wieku ma się chwilowo głupie pomysły i chwilowe głupie wypowiedzi, to jednak po 3 miesiącach jednak wydaje mi się, że taka średnia 13-latka ma już tyle rozsądku, żeby zdecydować, który układ jest dla niej lepszy. Poza tym rodzice chyba mijają się z prawdą w kilku innych sprawach. Na przykład atmosfera w domu była chyba nie za fajna, skoro zarzucają współmieszkańcom rozpowiadanie plotek o tym, że dzieci żebrają, albo nastawianie dzieci przeciwko nim. Z kolei współmieszkańcy twierdzą, że nie jest prawdą, jakoby rodzice nie wiedzieli o tym, że dzieci mogą zostać zabrane do domu dziecka. Co więcej, dzieci same o tym przynajmniej dzień, dwa wcześniej wiedziały. I wcale za bardzo nie rozpaczały na taką wieść. Po trzecie, zdziwiło mnie kilka informacji tak podanych jednym zdaniem. Na przykład takich, z których wynika, że rodzice nałogowo palą papierosy, a także jeden z weekendów spędzili oglądając bajki z dziećmi na cyfrowym Polsacie. Czyli pieniądze na telewizor i na papierosy są, a na dobre warunki dla dzieci trudno znaleźć. Ciężko mi uwierzyć. Poza rodzicami stawia to też w wątpliwym świetle skuteczność działalności asystenta rodzinnego. No ale najważniejsze jest to pierwsze, że przynajmniej jedno dziecko samo sobie życzyło przenosin do domu dziecka i tej decyzji nie żałuje. Dlatego uważam, że wypowiadanie się w tej sprawie jednoznacznie, że to jest nieuprawniona ingerencja państwa w życie rodziny, przekracza moje kompetencje. Tam się powinien ktoś osobiście wybrać, zapoznać się z tą sprawą, powiedzieć coś więcej. Jeśli jakiś z słuchaczy jest z Lubaczowa, bądź tamtędy przejeżdża, to chętnie usłyszę więcej szczegółów na ten temat. Podsumowując, nawalili tutaj wszyscy. Ewidentnie rodzice, bo są ewidentnie niezaradni, no i na pewno nie najlepiej opiekują się dziećmi, skoro dzieci, przynajmniej jedno dziecko samo, chce iść do domu dziecka. Gigantycznie nawala państwo, bo odbieranie reszty dzieci tylko dlatego, że rodzice są biedni, no nie jest dobrym uzasadnieniem. Lepszym uzasadnieniem jest to, że dzieci same tego chcą. Ale państwo nawala też w innych aspektach, na przykład brak komunikacji między pomocą społeczną a wymiarem sprawiedliwości. Bo jeśli dzieci mają być odebrane, no to w takim razie wyznaczanie miesiąc wcześniej asystenta dla rodziny, żeby poprawił warunki bytowania dzieci, było wyrzuconymi pieniędzmi, gdy nie daje się szansy zobaczenia, jak rodzina będzie sobie radzić przy pomocy asystenta. No działalność asystenta, jak już wspomniałem, też jest wątpliwa, jeśli chodzi o skuteczność. No a w ogóle jeszcze warto przypomnieć, że średnio utrzymanie dziecka pod opieką państwa kosztuje około 3000 miesięcznie, nawet chyba więcej. Więc gdyby na połowę tych pieniędzy przyznać rodzinie, to raczej zarzuty, że w domu jest za biednie, by się szybko skończyły. I to byłoby to dużo oszczędniejsze. Abstrahując od tego, że to też głupie rozwiązanie. Nie popisali się też wszyscy sąsiedzi, którzy w żaden sposób rodzinie nie pomagali. No ale to jest typowa konsekwencja istnienia tak zwanego państwa dobrobytu, kiedy ludzie zwalają obowiązek pomagania innym na pomoc socjalną. A mnie jeszcze najbardziej irytuje postawa dziennikarki Gazety Wyborczej, która okrutnie miesza, szukając sensacji, bo poza artykułami w Gazecie Wyborczej, który ewidentnie stara się zwalić winę na niekompetentnych biegłych i na nieczuły sąd, równocześnie publikuje artykuł o tej samej sprawie w Wysokich Obcasach, takim feministycznym dodatku do Gazety Wyborczej, w którym skupia się na drugiej stronie sprawy, to znaczy na tym, jak to rodzice kłamią, jak to źle zajmują się dziećmi, i w podtekście, czemu państwo nic z tym nie robi, to skandal. Okej, ja bardzo pochwalam naświetlenie sprawy z dwóch stron, tylko że w żaden sposób nie odnosi się do drugiego swojego tekstu i znalezienie drugiego poglądu chwilę trwało. Tak więc każdy z tych artykułów z osobna jest tendencyjny, a zebrany razem powodują, że człowiek nie rozumie, o co chodzi w tej sprawie do końca. To tyle, zachęcam do komentowania, piszcie, co myślicie o tej sprawie. Więc jak to jest z tymi podatkami? Z akcyzą. Z podatkiem obrotowym. Jak to jest? Przecież wy nas wykończycie. Panowie, to jest dla waszego dobra. Rząd chce twojego dobra. U nas usłyszysz, jak to dobro zachować.
kontestacja.com. Strasznie się rozgadałem o tym wszystkim, więc już kończymy wiadomości z Polski. Takim ogólnopolskim raportem, który może być ważną lekcją ekonomii. Często odpowiedzialność za to, że Państwowa Służba Zdrowia czy Państwowa Oświata kiepsko działa, jest przerzucana na to, że jest ona niedofinansowana, a nie na to, że jest ona państwowa. Dane opublikowane przez portal Rzeczpospolita świadczą o tym, że Państwowa Oświata nigdy nie może być właściwie dofinansowana, bowiem według badań ekspertów nakłady na oświatę rosną kilkanaście razy wolniej niż koszty kształcenia. W ciągu 5 lat, od 2006 do 2010 roku, realnie subwencja oświatowa wzrosła o 1%. Realnie to znaczy, że uwzględniamy inflację. To jest po prostu wzrost powyżej inflacji. Nominalnie wzrosła bowiem o 15,5%, co mówi, jak duża jest inflacja. Jak łatwo obliczyć na podstawie danych podanych przez portal, w tym czasie koszt kształcenia jednego ucznia, w zależności od województwa, tu teraz rozpiętość jest duża, bo to samorządy zarządzają lokalną oświatą, w ciągu tych samych 5 lat wzrósł realnie od 7,5% do 20%. Czyli jak widać, wzrost wydatków na oświatę państwową nie powoduje zmniejszenia problemów, tylko zwiększenie marnotrawstwa. W artykule jest dużo więcej o bolączkach oświaty, o których mówiłem tu już wielokrotnie, więc tylko zacytuję piękne zdanie pani dr Grażyny Ożarek, specjalisty do spraw zarządzania oświatą, która tak się wypowiedziała o biurokracji pochłaniającej coraz więcej czasu nauczycielskiego. Podejrzewam, że gdyby nauczyciele przestali wypełniać połowę wymaganej od nich dokumentacji, nikt by nawet tego nie zauważył. Polać tej pani. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. I to już wszystkie wiadomości z kraju. Przed przejściem do wiadomości ze świata, tradycyjne, krótkie spojrzenie na informacje, które nie zmieściły się w szczegółowszym omówieniu w tej edycji Tygodnia w sieci. A wydają się na tyle ciekawe, że umieszczę linki do nich pod audycją. Są zmiany w ustawach o przyznawaniu kredytów hipotecznych. Według rządu ma to być uelastycznienie, czyli łatwiej będzie dostać kredyt. Ciekawą inicjatywę pod nazwą Tuskometr prowadzi portal Money.pl, mierząc stopień wykonania obietnic z expose przez rząd. I Donald Tusk tym razem radzi sobie dużo lepiej niż w pierwszej kadencji. Realizuje swoje obietnice w przyzwoitym tempie. Szkoda, że większość tych obietnic to realizacja pomysłów podnoszenia podatków. RMF24.pl pisze o kolejnym pomyśle na kryzys. Wybranym firmom rząd ma dopłacać nawet połowę pensji do zatrudniania pracowników. Nie ma to jak dziki kapitalizm. Ciekawostką ze świata finansów jest zwolnienie prezesa giełdy warszawskiej, Ludwika Sobolewskiego, za konflikt interesów. Unia się Polsce czasem do czegoś przydaje, tym razem może zablokować program Mieszkania dla Młodych, co wreszcie trochę uwolni rynek mieszkaniowy. A propos rynku mieszkaniowego, wiadomości lokalnych, kolejny ciekawy reportaż TVP.pl mówi o miasteczku Radymno i tamtejszych problemach z wyrzucaniem lokatorów niepłacących czynszu. Oczywiście w imię sprawiedliwości społecznej. Jeśli chodzi o wiadomości ze świata, to zdecydowałem się nie omawiać szczegółowiej kolejnych 40 miliardów dotacji dla hiszpańskich banków, problemów w Finlandii, która może wpaść w pętlę zadłużenia, zaskakującej inicjatywy agencji Standard & Poor's, która twierdzi, że Grecja już nie jest bankrutem i dlatego podnosi jej rating, no i sprawy, która bulwersuje Stany Zjednoczone, poza klifem fiskalnym oczywiście, czyli uchwalenia niesławnej ustawy o bezpieczeństwie NDAA, która pozwala bez ograniczeń czasowych więzić nawet obywateli amerykańskich. A teraz najciekawsze wiadomości ze świata. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard?
Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Zacznijmy od zakończenia najgłośniejszej internetowej sprawy roku, czyli od ACTA. Ta niesławna umowa oficjalnie właśnie stała się martwa. Komisja Europejska bowiem wycofała z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości prośbę o wydanie opinii w tej sprawie, uzasadniając, że skoro większość krajów Unii zrezygnowała z ACTA, nie ma sensu pytać o tę umowę Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dane te podaję za dziennikiem internautów, który opiera się na notatce na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ale dziwne w tym wszystkim jest to, że Komisja Europejska nie wydała do tej pory żadnego oficjalnego komunikatu na temat wycofania swojego wniosku z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tak więc ewidentnie mimo wszystko Komisja Europejska chce, żeby sprawa po prostu ucichła i żeby się nie przyznać, że ACTA to był niewypał. Warto bowiem przypomnieć, że Komisja Europejska i większość rządzących polityków nigdy nie przyznała się do tego, że popełniła jakiekolwiek błędy w sprawie ACTA. Stanowisko komisji domyślnie jest takie, że to była całkiem dobra sprawa, tylko ewidentnie społeczeństwo nie dorosło do tej umowy. Wyrok niezawisłego podobno Trybunału mógłby uzasadnić tę postawę albo ostatecznie wykazać, że jest ona niesłuszna. Jednak Komisja Europejska, jak widać, zlękła się takiej konfrontacji. Tak czy inaczej, ACTA jest martwa. Ja! Słuchajcie kontestacji! Dziś w części międzynarodowej głównie właśnie o kontynuacjach ważnych wydarzeń z całego roku, więc teraz kilka newsów na temat kryzysu eurostrefy. O Hiszpanii, Grecji i Finlandii krótko wspomniałem, teraz Francja. Francuscy budowlańcy znaleźli winnych kryzysu. Są to pracujący ciężko, na czarno, robotnicy z innych państw Unii Europejskiej. Związkowcy z francuskiej branży budowlanej uważają, że to nieuczciwa konkurencja, no bo jak tak można konkurować, żądając za swe usługi niższej ceny i pracując ciężej? To jakieś stare, reakcyjne pojęcie konkurencji uczciwej. Znaczy teraz jest nieuczciwa. A uczciwa konkurencja by była, jakby tylko pracowali gorzej od nas i chcieli więcej. Francuska Federacja Budowlana wywiera właśnie presję na rząd, by kontrolował zagranicznych pracowników. A francuscy robotnicy robią to, co umieją najlepiej, czyli manifestują. Innym ładnym określeniem używanym przez związkowców jest dumping socjalny. Jean-Pascal François, sekretarz federalny Związku Zawodowego, oburza się, że są ludzie, którzy wykonują tę samą co my pracę, ale za 600 euro za miesiąc. No skandal, jak można pracować za jedne 600 euro na miesiąc? Ponadto, co jest zupełnie skandaliczne, niektórzy pracownicy przywożą ze sobą z zagranicy płytki, farby, a nawet podłogi. Bo widocznie jest taniej. Znowu nieuczciwa konkurencja. Zamiast komentować, zakończę wypowiedzią pana Michela Sapin, ministra pracy francuskiego, który powiedział: wypłacanie we Francji polskiej płacy minimalnej jest nielegalne. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. We Włoszech tymczasem tak zwany ekspercki rząd Mario Montiego przepchnął przez parlament tak zwaną ustawę stabilizacyjną, czyli budżetową, która ma uzdrowić finanse kraju. Monti uznał, że to kończy jego misję i złożył dymisję swojego rządu na ręce prezydenta Giorgio Napolitano. Prawdopodobnie w lutym odbędą się nowe wybory. Rząd nie mógł się utrzymać, ponieważ poparcie wycofała dla niego partia Lud Wolności Silvio Berlusconiego, który znów zamierza się ubiegać o pozycję premiera. Tymczasem sukcesowi misji Montiego zagrażają jego własni współpracownicy. Jak podaje Forsal.pl, nie najlepszy przykład obywatelom daje Vittorio Grilli, minister finansów przedstawiany przez Montiego jako naczelny państwowy komisarz do spraw walki z uchylaniem się od podatków. Jak zauważył Bloomberg, pan Grilli właśnie kupił wspaniały dom, przedstawiając dokumenty, że kupił go znacznie poniżej ceny rynkowej, a także dużo poniżej ceny kredytu, który otrzymał na ten zakup.
Wziął bowiem kredyt na 1,5 miliona euro, a nieruchomość kupił za 1 milion euro. Jest to przykład typowego procederu dla włoskiego rynku nieruchomości, gdzie w umowach faktycznie zapisuje się niższe kwoty niż faktycznie przeszły z ręki do ręki, by uniknąć opodatkowania. Raporty o takich działaniach zawsze według włoskich ustaw ma na biurko otrzymywać minister finansów, czyli akurat właśnie pan Vittorio Grilli. Cóż, typowe. Kontestacja. Inny pomysł na walkę z kryzysem ma portugalski rząd Pedro Passosa Coelho. Winne są podobno hipermarkety, a konkretnie promocje. Jak mówi Assunção Cristas, minister rolnictwa, nowe, przygotowywane właśnie przepisy mają przeciwdziałać przesadnym promocjom dużych sieci handlowych. Oczywiście, które są przesadne, oceni pani minister. Polityków zirytowała akcja grupy Pingo Doce, należącej do Jeronimo Martins, właściciela znanej u nas Biedronki, która pewnego dnia przy zakupach powyżej 100 euro dała wszystkim klientom 50% obniżkę. Skorzystało z niej prawie 200 tysięcy osób, a jak twierdzi rząd, ucierpiał na tym handel tradycyjny. Spółce, która ośmieliła się zrobić ludziom taką promocję, zarzucono dumping cenowy i nałożono karę 30 tysięcy euro. Według oceny ekspertów, w rezultacie organizowanych promocji klienci portugalscy oszczędzają co roku ponad 3 miliardy euro. No ale w końcu przecież to niedobro obywateli jest celem rządu. Zwłaszcza rządu tworzonego przez partię socjalistyczną. Słuchajcie kontestacji. Wiadomości z Europy zakończymy wiadomością bardziej ciekawostkową i rozrywkową. Jak słuchacze może wiedzą, ja tam lubię Szwecję, wcale jej nie uważam za jakiś super bastion socjalizmu, aczkolwiek przyznaję, że władzą często odbija. A zwykłym ludziom też trochę. W ogóle muszę o tej Szwecji kiedyś zrobić totalną miazgę w końcu. Przykładem takiego socjalnego schorzenia umysłowego jest informacja opublikowana ostatnio przez muzyczny portal NME. Chodzi o 42-latka Rogera Tullgrena, który w Szwecji zdobył od psychologów zaświadczenie, że jest uzależniony od heavy metalu i musi uczęszczać na 300 koncertów rocznie, co oczywiście negatywnie odbija się na jego pracy. To, że jest nienormalny, udowadniał psychologom przez 10 lat. Dzięki temu przyznaniu uzyskał odpowiednią dotację od państwa dla człowieka, który da mu pracę. Obecnie pracuje gdzieś tam na zmywaku w jakiejś restauracji i może sobie śpiewać nawet heavy metalowe piosenki oraz jeździć na koncerty, a właścicielowi restauracji to nie przeszkadza, bo i tak jego pensję płaci z naddatkiem rząd. Słuchajcie, kontestacji? Skoro już podążamy tropem wielkich wydarzeń ostatnich kilkunastu miesięcy, zajrzyjmy do Egiptu. Tam demokratycznie właśnie odbyło się referendum w sprawie nowej konstytucji. Według wstępnych wyników 59% Egipcjan poparło inspirowaną przez rządzące Bractwo Muzułmańskie konstytucję, według której Egipt ma się stać państwem islamskim. Obserwatorzy co prawda twierdzą, że przy głosowaniu doszło do wielu przekrętów, no ale co tam. Legenda o tym, że facebookowe rewolucje przyniosły Bliskiemu Wschodowi więcej wolności, jest więcej warta niż jakaś tam głupia wartość, taka jak prawda. Na pocieszenie informacja z antypodów, pokazująca, że jakby rządzący nie chcieli zdusić wolnego rynku, to on zawsze wyjdzie jakimś bokiem i pojawi się w najmniej spodziewanym miejscu. W Australii uchwalono właśnie ustawę, która zobowiązuje producentów papierosów do naklejania na swoich opakowaniach wielkich znaków pokazujących efekty palenia, to znaczy zniszczone płuca, czarne zęby, stracone zęby, jakieś tam różne efekty raka itd., itd. Znamy to z Polski, ale tutaj te wszystkie zdjęcia drastyczne zajmują całe pudełko, no i odbierają palaczom przyjemność spalenia. Po to zresztą zostały zaprojektowane. Wydawałoby się nic, z czego się można cieszyć.
ale bardzo fajnie zareagował wolny rynek. Otóż natychmiast powstała firma reklamująca się hasłem "To twoje pudełko, to twój wybór i odbierz wolność, którą chcemy ci zabrać", sprzedająca naklejki w rozmiarach dogodnych do tego, by je nakleić właśnie na paczkę papierosów. I zamiast widokiem wypadających zębów czy przegniłego płuca napawać się podczas palenia widokiem pięknej kobiety, jakiegoś ładnego zwierzątka, flagi australijskiej czy jakiegoś fajnego widoczku. Albo zwykłego wzorku geometrycznego. Etatyści zrzeszeni w australijskim stowarzyszeniu medycznym oczywiście są wściekli. Mówią, że rząd powinien coś zrobić, no ale rząd jest w sumie bezradny, no bo co może zdeklarować, że naklejki o określonej wielkości powinny być zabronione? No przecież wcale nie jest powiedziane, że te naklejki kupuje się po to, by zaklejać paczki do papierosów. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. I już absolutnie ostatnia wiadomość na dziś. Dla przypomnienia, że mimo tych wszystkich absurdów jednak żyjemy w świecie nieco bardziej cywilizowanym niż ci, co mają mniej szczęścia. W Kirgistanie, państwie Azji Środkowej, trwa właśnie poważny polityczny spór. Dotyczy on tradycji uprowadzania sobie żon. Tradycja żenienia się z porwanymi kobietami jest bardzo typowa dla tego regionu i w Kirgistanie dotyka około 8 tysięcy kobiet każdego roku. Społeczeństwo podzieliło się na zwolenników tradycji oraz tych, którzy uważają ten zwyczaj za przestępstwo. I właśnie kirgiski parlament w najbliższym czasie będzie głosował nad ustawą, która ma zaostrzyć kary za tradycyjne uprowadzanie panien młodych z 3 lat więzienia do 10. Można zatem wysnuć taki wniosek, że z prawami własności, przynajmniej do samego siebie, nie jest u nas jeszcze tak najgorzej. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! Tak więc to już wszystko na dzisiaj. Pod audycją znajdą się wszystkie linki, z których korzystałem przy tworzeniu audycji. Zachęcam więc do czytania, doczytywania się szczegółów, komentowania, uzupełniania wiadomości, jeśli coś się nie zgadza, bądź jeśli o czymś wiecie więcej. A jeśli się wam podobało, jeśli uważacie, że ekipa Tygodnia w sieci robi dobrą robotę, to zachęcam również do sponsorowania. Dzięki temu najlepiej wiemy, że audycja się przydaje i warto się nią dalej zajmować. Postaramy się, tak jak mówiłem na początku, przezwyciężyć problemy techniczne i żeby pierwszy odcinek, czyli ubiegłotygodniowy Tygodnia w sieci w końcu pokazał się na serwerze. Mimo, że takie audycje jak ta, czyli audycje informacyjne, dość szybko się deaktualizują, to jednak w pierwszej połowie grudnia wydarzyło się dużo rzeczy, o których warto usłyszeć, także zachęcam też do wysłuchania tamtego odcinka. Na koniec wesołych świąt to już nie będę życzył, bo wszyscy dookoła wam życzą i na pewno macie już tego przesyt, nawet Hugo zaczął życzyć. To ja po prostu się dołączam do tych wszystkich najlepszych życzeń, a przede wszystkim życzę wszystkim miłego ostatniego tygodnia 2012 roku i zapraszam na kolejne audycje Tygodnia w sieci. Mówił Grzesiek, STS Kosiorowski.